No, witam. Jak widzicie, drugi Tiger. Przekopiony. A może przekopiony, kto wie. Szkoda, że mojego męża nie ma. To szkoda, że mnie nie widzi, jak wyglądam w tym stroju, co? Nie myślcie o tym, że jestem turnięta czy jakoś. Po prostu się przebrałem za mojego męża. Na razie go nie ma w obecności, tylko ja jestem. Czyli żona Tigera. I co powiecie? Myślicie, że dziewczyna taka jak ja nie odważy się? Zachowywa się jak mąż? Właśnie? Jak facet prawdziwy? Ludzie! Co wy gadacie? Tylko widzicie, trzeba myśleć logicznie, a nie myśleć o jakichś, nie wiem, niebieskich migdałkach, można powiedzieć. Widzicie, zakopiowała męża. Brydko mam. Co prawda, jak widzicie, taką mam, jaką mam. Czapkę mam, mam. Okulary mam, mam. Koszula, a mam. No i co? Co jeszcze mi brakuje? Chyba niczego, nie? A mój mąż gdzieś chyba do Kanady poleciał mi szybko. Bo nie chciał przyjść do domu. Nie wiem dlaczego. Chyba się pewnie we mnie się przestraszył i uciekł. Wątpię, żeby się mnie przestraszył. Bo taka wariatka jak ja, to mnie kocha bardziej niż inną wariatkę. Szkoda, że mój Tiger nie jest obecny tu. Gdyby to był siedział, to by się, nie wiem, chyba wysikał się w majtka. Dobra, piszcie, ale miłe komentarze, nie jakieś głupie. I po prostu miłe, fajne komentarze. Pamiętajcie. Tiger jest z wami, tak jak i wy jesteście z nami. Pozdrawiam.